Pan Marek Kozłowski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. To będzie również moją osobistą refleksję, bo akurat miałem przyjemność w ciągu kilku jest 5 lat spędzić w samorządzie białostockim na 21. To był okres rzeczywiście trudny, ale również okres, który pozwalał odnotować własną i oczekiwaną przez innych satysfakcję. Przyszło mi pracować jako wiceprezydent z różnymi prezydentami, jako wiceprzewodniczący z różnymi przewodniczącymi, ale wszystkie te lata jednak były latami entuzjazmu i działania, które powodowało, że dużo się zmieniło, nie tylko w Polsce, ale również i w naszym mieście. Przeżywaliśmy trudny okres reformy oświatowej, przeżywaliśmy trudne okresy zmieniające się prawa finansowego, przeżywaliśmy również okres, kiedy zależało nam, żeby Białystok odnotował się nie tylko w kręgu przysłowiowej ściany wschodniej, ale również zaistniał na szczeblu centralnym. Nie ukrywam, że miałem przyjemność. Powierzył mi to nieżyjący już prezydent Piotr Lussa prowadzić Białystok do roli metropolii polskiej. Byłem pierwszym przedstawicielem Białegostoku w zarządzie Unii Metropolii Polskiej. Wiem, że jesteśmy zapisani w sprawie Unii, aczkolwiek również trzeba stwierdzić, że i problemy Unii troszkę są inne niż te, które byśmy oczekiwali w Białymstoku, bo jesteśmy jednym z mniejszych miast metropolitalnych. Uczestniczyłem w rezolucji Związku Miast Polskich, organizacji, która dużo wniosła nowego, która pomogła w rozwoju samorządności od 90 roku. Byliśmy członkiem do 92 roku. Chyba troszkę nierozważnym krokiem było wycofanie się ze Związku Miast Polskich. Mam nadzieję, że macie Państwo jeszcze szansę zweryfikować tą decyzję, bo wydaje mi się, że oczywiście Związku Miast Polskich jest bardzo cenne i powinno być jednak przez Białystok reprezentowane. Moi drodzy, dobro wspólne, wspólne dobro. Istotą samorządu od samego początku była dbałość o to dobro wspólne. Ale niestety nie udało się utrzymać odpowiednich proporcji, bo z tym dobrem wspólnym i wspólnym dobrem, nomen omen, jest podobnie jak z pojęciem często stosowanym panny młodej i młodej panny. Niby podobnie brzmią, ale zupełnie co innego oznaczenia. Dlatego życzę Wam, żebyście rzeczywiście dbali o to dobro wspólne Białegostoku. A na tym jest taka refleksja osobista. Jeszcze jestem rozpoznawany. I cieszę się, jak ludzie spotykają mnie na ulicy, uśmiechają się, a nie odwracają głowy. Czego i Wam w przyszłości życzę.